piękny dzień, ale i dobry dzień. Będzie dobry dzień. Amen. Bo gdy Kościół się gromadzi, gdy dwóch lub trzech się gromadzi w imię moje, tam jest, mówi, ja jestem pośród nich. I to jest piękne. I to jest bardzo pozytywne, to jest bardzo dobre. Jest jeszcze coś. Duch Święty, który jest w naszych sercach. Kiedy się na nowo rodzimy, Duch Święty jest w naszych sercach. Słowo Boże mówi, świątynią Ducha Świętego jesteście. To jest piękne. Piękne jest też to, że jako Kościół możemy się gromadzić i razem spoglądać w jednym kierunku. W kierunku Jezusa Chrystusa, naszego Pana, naszego Zbawiciela. Tego, który jest początkiem i końcem. Tego, który jest początkiem, od którego zaczęła się nasza pielgrzymka, zaczęła się nasza droga. I ten, który jest, świat by powiedział, końcem. Ale dla nas nie ma końca, dla nas będzie później nowy początek. Ten, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. To jest piękne, kiedy możemy się gromadzić razem i oddawać Bogu chwałę. Możemy spoglądać na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest Ewangelia świętego Mateusza, taka perykopa, którą wszyscy znamy, że uczniowie byli na łodzi, płynęli, był sztorm i Jezus przyszedł do nich w nocy. I Piotr wyraził taką chęć, Panie, jeżeli to jesteś Ty, pozwól mi przyjść do siebie. I Jezus mówi, przyjdź. Przyjdź, Piotrze, chodź. I Piotr, pomimo logiki, pomimo tego, czy to było roztropne, czy nie, on patrzył na swojego mistrza, wyszedł z łodzi i poszedł. I przyszedł do Jezusa. I tak długo, jak spoglądał na Jezusa, był. Fale były fale. Wiatr był. Ale w pewnym momencie zawiało mocno. Wicher, fale. I on zwątpił. I zaczął tonąć. Jezus wyciągnął dłoń do niego i mówi, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? Dlaczego zwątpiłeś? Idziemy, wiecie, idziemy, pielgrzymujemy w naszym życiu, jesteśmy w różnych sezonach naszego życia, zmierzamy, pielgrzymujemy, są różne wichry, są różne wiatry, są różne fale w naszym życiu. Jeżeli spoglądamy na Jezusa Chrystusa, to wcale nie znaczy, że one znikają. One są. Ale my przesuwamy się do przodu. My idziemy. Idziemy we właściwym kierunku. Kiedy nasz wzrok kierujemy na te wszystkie elementy, które są. Na wiatr, na te problemy, które mamy. Zastanawiamy się, Boże, czy Ty dasz radę, czy Ty sobie poradzisz z tym wszystkim. Czy ja to udźwignę. Zaczynamy się te wszystkie rzeczy analizować. I przestajemy spoglądać na Jezusa Chrystusa. No to zaczynamy tonąć. W jakiej sferze naszego życia zaczynamy tonąć? Coś nie idzie. Do pewnego Bożego męża przyszło takie małżeństwo i mówi tak, bracie, mamy mało cierpliwości do naszych dzieci. Mało łagodności do współpracowników. I ta miłość do nas wzajemnie trochę opadła. Pomódl się za nas, bo to się zmieniło. I ten Boży mąż mówi tak, nie mogę się za was pomodlić. Małżeństwo się zdziwiło. Mówi, bo to, czego potrzebujecie, to są owoce Ducha Świętego. A one przychodzą w momencie, kiedy poddajecie swoje życie Duchowi Świętemu. Kościół to jest ciało. Jezus jest głową ciała. Ale ten, który jednoczy Kościół z głową, ten, który jednoczy ciało z głową, ten, który jednoczy Kościół z Jezusem Chrystusem, to jest Duch Święty. Owoce Ducha Świętego, które wszyscy znamy. W Galacjach w 5 rozdziale są. To jest miłość, radość, spokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Te owoce stają się większe, dorodniejsze. Jest ich więcej. Wtedy, kiedy nasze życie poddajemy Duchowi Świętemu. Kiedy poddajemy się pod Jego prowadzenie. Kiedy spoglądamy na Jezusa Chrystusa i pozwalamy Duchowi Świętemu, by nas jednoczył. By jednoczył nas, Kościół. Ale w Kościele każdą osobę, każdy z nas tworzy Kościół. Kiedy pozwalamy Duchowi Świętemu, by nas jednoczył z naszym Zbawicielem. Wtedy tych owoców Ducha Świętego jest coraz więcej. One są dorodniejsze, są piękniejsze. I to też zaczyna się manifestować w naszym życiu. Dalej jest napisane, przeciwko takim nie ma zakonu. Prawo, zasady, zakon. Kiedy człowiek jest poddany Duchowi Świętemu, spogląda na Jezusa Chrystusa,
te wszystkie zasady są o wiele niżej niż poziom, jaki reprezentujemy, kiedy nasze życie jest podane Duchowi Świętemu i kiedy spoglądamy na Jezusa Chrystusa. I kiedy dzisiaj gromadzimy się razem, to jest świetny powód do tego, to jest dobry powód też do tego, by nasz wzrok skierować na Jezusa Chrystusa. Mówimy, nawracamy się. Odwracamy się od tego wszystkiego, by nawrócić się ku Jezusowi Chrystusowi. W naszych modlitwach odwróćmy się od tych wszystkich trudnych elementów, tych wszystkich naszych potrzeb, pragnień, tego wszystkiego, co mamy i zwróćmy się na Jezusa Chrystusa. To wszystko, czego potrzebujemy i to wszystko, czego pragniemy, będzie w naszym życiu, ale to będzie efekt uboczny naszej relacji z Jezusem Chrystusem, bo On wie, czego nam potrzeba. On wie, czego nam potrzeba i On zaspokoi nasze potrzeby. Pomodlimy się, powstajmy. Skierujmy nasz wzrok, duchowy wzrok w kierunku Jezusa Chrystusa i Mu dziękujmy, uwielbiajmy Go, błogosławmy Go, sławmy to imię, bo On jest naszym Zbawicielem i warto iść w Jego kierunku. Warto poddawać się Duchowi Świętemu. Ojcze, my stajemy przed Tobą po to, by dzisiaj jako Kościół, jako Eklezja, jako ci, którzy są razem ze sobą, jako ci, którzy są w różnych sezonach, którzy są na różnych poziomach, którzy pielgrzymują na tej ziemi, Panie, my stajemy razem, by oddać Tobie chwałę, by przybliżyć się dzisiaj, by stanąć przed tronem chwały, by ta chwała mogła nas dotykać, by ta chwała mogła nas przemieniać. Ale Panie, to czego dzisiaj najbardziej pragniemy, to to, by patrzeć na Ciebie naszym duchowym wzrokiem. Chcemy, Panie Jezu, sławić Twoje imię, chcemy sławić Ciebie za to, że Ty umarłeś na krzyżu, że Ty przelałeś swoją krew, by nasze grzechy były obmyte, byśmy mogli być usprawiedliwieni, byśmy mogli być niewinni przed Tobą dzięki krwi Twojej, Panie Jezu. Stajemy przed Tobą jako ci, którzy wołają, Panie, do Ciebie. Jako ci, którzy wierzą, że w Twoich sińcach jest nasze uzdrowienie. Uzdrowienie naszego ciała, uzdrowienie tej naszej psychiki, naszej całej duszy. Panie, stajemy dzisiaj przed Tobą jako Kościół w jedności, Panie. Ty powiedziałeś, że gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem między nimi, Panie. I my wierzymy w to, Panie. My wierzymy w to, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa Twoje nie przeminą. I my oparci o Twoje słowo, o to, że ono jest niezmienne, ono, że ono, te słowo, które stoi, te słowo, które jest u fundamentu, Panie, my opieramy się o nie i dzisiaj wołamy do Ciebie, który jesteś naszym Zbawicielem i chcemy Tobie oddać chwałę, chcemy Cię uwielbić. Alleluja. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu. Zaśpiewajmy coś. Jesus.